Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 17. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Jest dzisiaj środa, także oczywiście modyfikacje z zeszłego tygodnia. No i stało się, mamy serię top 7 zamiast serii top 9, ponieważ no w zeszłym tygodniu akurat wyszło 7 modyfikacji, które pasowałyby na polskie takie średnie gospodarstwo. Także dzisiaj modyfikacji jest tylko 7. No i chyba aż do farminga 19 co tydzień będzie tylko 7 modyfikacji, bo naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko, żeby cokolwiek dla was tutaj ciekawego znaleźć. Także chyba zostaniemy przy tych 7, bo 7 jest tak w sumie łatwiej wybrać niż 9, jeżeli w ogóle nie ma się z czego wybierać. Także 7 modyfikacji, krótsze odcinki i oczywiście tak samo łapki w górę, subskrypcje, komentarze i dzwoneczki proszę zostawiać. A my lecimy na pierwszy ogień, gdzie Ursus C330, a w takiej oto edycji jest on właśnie, już wam pokazuję jaką ma moc i tak dalej. A Ursus C330 od polskiej 30, jak dobrze pamiętam, nawet macie tutaj nick Bartek. 30 koni mechanicznych, 25 km na godzinę prędkość maksymalna. No i coś, co mi się podoba w tych polskich modyfikacjach, że jest dużo, dużo opcji do wyboru. Mamy funkcję z kabiną lub bez, także tu jest całkiem. Konsola ładowacza, to jest bardzo fajna opcja, ponieważ jak wybierzemy sobie konsolę ładowacza, to mamy ją oryginalnie już przy ciągniku. Nie musimy tam na sklepie szukać innego tura, podpinać i tak dalej. Konfiguracja silnika, okrągły tłumik daje nam 30 koni, płaski tłumik, przelotówka turbo, o jest tutaj, turbo daje nam 35 koni, silnik 3PEC 42, także mamy tutaj funkcję, żeby sobie tą 30 troszkę podrasować. Kolor główny 30, kolor główny, chyba że to kolor kabiny by był, bo no raczej słabo, żeby 30 była cała biała. Możliwe, że to jest kolor albo dachu. Przynajmniej tak tutaj wygląda ze zdjęcia, że dach jest biały, to bym bardziej był za tym, że to są kolorki od dachu albo kabiny, aniżeli całego tutaj koloru. Ustawienie koł standardowe, felgi odwrócone 1-2 i w sumie to tyle. Szkoda, że nie mamy jakiejś funkcji opony z obciążnikami albo opony wąskie do oprysku, coś takiego jak najbardziej byłoby spoko. Wzór, czerwone drzwi, czekaj, dobrze przeczytałem, tak, czerwone drzwi, czarny środek w drzwiach, czerwone drzwi, czyli tylko takie dwie opcje, o tutaj widzicie ten czarny środek, czyli o to na dole chodzi, poniżej szyby. Kolor felg i LEDy na kabinie lub brak LEDów na kabinie, taki bajer, tak wygląda standardowy o 30 na tych standardowych opcjach. A ze sklepu, co możemy tutaj pozakładać? Możemy w ogóle coś tutaj porobić? Chyba nie. Nie ma żadnych funkcji na podejście, dziwne. No dobra, to wsiadamy. I tak, panel IC mamy tutaj prawy kontrol. Gdzie jest prawy? Jest prawy kontrol. O, masakra, ile tutaj przycisków jest. Patrzcie. Jedna funkcja, otwórz drzwi. A druga funkcja, o, możemy sobie chyba zdjąć, o, właśnie, zdjąć całkiem drzwi. Mod ręki może być, może nie być, także kto woli. A tutaj mamy zdejmowane te światełka z przodu. Otwierana cała maska podnoszona, tutaj możemy sobie całą zdjąć, tutaj otwierana pokrywa. Błotnik prawy, błotnik lewy. Tutaj mamy obciążniki chyba, czekajcie, tak czy nie? Zaraz zobaczymy, czy to są obciążniki, czy felgi. Coś się tutaj pojawia, jak się patrzy z kabiny, ale nie wiem, chyba obciążniki, o właśnie, są tutaj obciążniki, ale w sensie w kołach przednich, o. Tutaj mamy ten wichajster od komina, żeby iskry nie szły. Nie wiem, jak to się tam nazywa fachowo, napiszcie w komentarzu. A to mamy, nie wiem, co to jest ten przycisk na kominie drugi. Co by to mogło być? Szkoda, że nie są podpisane. Tutaj właśnie nie jest napisane w panelu sterowania, co właśnie się robi. No dobra, nieważne. Podnoszona nie maskę, tylko podnoszona kabina. Co tu jeszcze mamy? Możemy sobie halogen zdjąć. Tutaj zaraz zobaczymy. Możemy znak zdjąć, ostrzegawczy trójkąt, nie znak.
Tutaj są chyba obciążniki w kołach. Tak mi się wydaje, że tak. Tak jest, czyli w sumie możemy sobie te obciążniki do kół założyć, dokładnie. Kurczę, no tyle przycisków, aż ciężko zobaczyć, co się zmienia, jak nie jest to opisane. Troszkę szkoda. Tutaj mamy kolejne światła, możemy sobie pozmieniać chlapacze, belka, górny zaczep i chyba dolny zaczep. Ta jest, możemy sobie całkiem wszystko pozdejmować. Także naprawdę opcji jest masakrycznie dużo. No i czy mam coś jeszcze? Odpalamy go w końcu, po 5 minutach. Powiem wam, że no maszynka idealna. W końcu, że tak powiem, Bartek przerzucił się na kolory takie farmingowe, nie te co wcześniej były. Bo naprawdę w tych kolorkach ta 30 wygląda, no po prostu można by powiedzieć, że wręcz oryginalnie. Już jest bardziej podobna do oryginalnych maszyn z koloru niż te maszyny, co poprzednio były wydawane. Ale nie ma co, naprawdę sprzęcik bardzo, bardzo fajny. Tu mamy tą 30 z turem. Oczywiście jest do tego osprzęt w ładowaczach, też razem z tą modyfikacją mamy trzy osprzęty, jakby ktoś chciał tam sobie z turem pośmigać. Lecimy dalej. Kolejnym ciągnikiem dzisiaj dla was jest IMT549 Deluxe, 49 koni, 45 km na godzinę prędkość maksymalna, opcji w sklepie brak, a maszynę razem mamy tutaj podpiętą, nie wiem w sumie jak to nazwać, kosiarkę, orkan taki, coś, niszczarkę. 20 koni zapotrzebowania mocy, 1,5 metra szerokości, funkcje, tylko kosiarka lub kosiarka razem z sieczkarnią, tak? Nazwijmy to na polski sieczkarnia. No, noże tnące, takie bajery, szmery. Krótko wam powiedzieć, do czego to służy. Można powiedzieć, taka sieczkarnia ciągana, jak ktoś nie ma sieczkarni w kombajnie, jakiegoś starego klasa tam posiada bez sieczkarni, to jak najbardziej taki sprzęt może zakupić i działa to jako sieczkarnia. Pokosy słomy można tym niszczyć wszystko praktycznie, każde zboże, jak chcecie usunąć coś tam, jakiś kawałek zboża wam został, słomy zostawiliście na polu czy coś, odpalacie, kupujecie, pobieracie, kupujecie, odpalacie, maszyna niszczy wszystko, zostawia za sobą moc sieczki, wygląd sieczki, także pole bardzo fajnie po tym sprzęcie wygląda. Czy tam jakieś ściernisko, kukurydzę i tak dalej, jak najbardziej sprzęcik działa. Oczywiście na X mamy maszynę rozkładaną, B odpalamy standardowo. A może uruchomimy ciągnik na szybkości B, nie wiem czy będzie słychać, bo o, słychać nawet, jak to się wszystko ładnie tutaj zęby obracają, ostrza, noże tnące. Dobra, a w ciągniku przenosimy się na ciągnik i tak. Czekajcie, odepniemy sobie tą sieczkarnię. Okej. W ciągniku co mamy? Mamy modyfikację chyba wsiadania. Już wam to pokazuję, tylko na szybkości dookoła chcę sobie obejść. Widzę, że tu jest jakiś panel sterowania z zewnątrz, ale nic się, żadne kropki nie pojawiają. Także wsiadamy. Wsiadamy i tak, lewy shift E, animacja wsiadania. Halo? A nie, to nie anim. A jest jakaś animacja wsiadania, tylko że jakoś tak dziwnie teleportuje. No nie do końca działa ta animacja wsiadania z tego co widzę. A animacja wysiadania? O, przynajmniej animacja wysiadania działa i nawet dość fajna, szybka. Dużo taka szybsza niż w tych zwykłych Ursusach C360, tam ludzie dodają. Tu naprawdę jest fajna ta animacja wysiadania, tylko animacja wsiadania nie działa, także takie pół na pół. Prawy shift i tak. Prawy kontrol, sorry. Otwierana lewa szyba, zamykane drzwi, otwierane drugie drzwi, boczna szyba uchylana. Nie pokazałem wam biegów w Ursusie C330, teraz sobie przypomniałem. Tylna szyba i chyba tutaj jeszcze mamy światełko w kabinie. O, taki myk. No, odpalamy. Odpalamy światełka na szybkości, kierunki, kogut, wszystko tutaj gra. I wracamy do tego Ursusa, jeszcze wam pokażę te biegi, że są ruchome. Jakby ktoś tam pytał, animacja ręki była, widzieliście. Biegi też jak najbardziej tutaj ładnie wszystko
wszystko się rusza. Także jak komuś bardzo na tym zależy, to jest, działa jak najbardziej. Sprzęcik chodzi. Lecimy dalej. Mamy taki teraz sprzęcik od Grima. Taka, zapomniałem jak to się nazywa, ale nazwijmy to, wypadło mi z głowy całkiem, jak to nazwać teraz. No wypadło mi z głowy, jak to fachowo nazwać. Także piszcie w komentarzu, jak to tam fachowo nazwać. Kompletnie mi teraz z głowy wypadło. 122 konie zapotrzebowania mocy, 400 litrów zbiorniki, bo możemy tym nawozić pole równocześnie podczas uprawy, 3 metry szerokości. No i mamy funkcję kolory tutaj tych zbiorników, a wzory, czyli albo bez beczek standardowo, albo właśnie z tymi beczkami na nawóz. Świadełka dodatkowe jakieś tam właśnie tutaj te tylnie, znaki ostrzegawcze te biało-czerwone z lewej, z prawej strony, tutaj wał przód, tył montowany, tutaj mamy wybór wała albo gwiazdowy, albo ten rurowy, nie wiem czy to tak fachowo się nazywa. Wygląd, albo nówka sztuka z fabryki, albo używany cały osprzęt. I tu mamy lusterka. Co by to było? Tak, nie. Coś na bank to nie są lusterka. Nie wiem w jakim tłumaczeniu tutaj akurat jest to zastosowane. Także tego wam nie chcę na bank mówić. No i wypadło mi z głowy, jak to fachowo się nazywa. Dalej sobie chyba już nie przypomnę. Także... Co tu mamy? No, możemy to włączyć, nie? Jedynie tak możemy... No, brakuje mocy. No, akurat podpiłem New Holandę, także nie sprawdzimy sobie. No, ale tak jak mówiłem, tutaj znaki ostrzegawcze. Tu by były światła, gdybyśmy sobie wybrali. Tu jest ten wał właśnie rurowy, nie... Albo gwiazdowy możemy sobie wybrać. Tak jak to tam było opisane, czy tam kolczatka. Bez zbiorników na nawóz, także zwykła brona... Brona wirnikowa. O, właśnie, bronę wirnikową. No, tak to wygląda, lecimy dalej. No i taką jeszcze dla was fajną przyczepkę znalazłem. Bardzo fajna przyczepa, która ma funkcję... A co to jest? Czemu to się nie schowało, ten kamień czy drewno? Funkcję zbierania automatycznie belek, kostek, beczek z nawozami i tak dalej, gdzie mamy technologia Bell. Jest. 50 koni, no okej. Automatyczny załadunek bel słomy, tak jak mówiłem. No i co tu możemy wykombinować? Chyba w sumie nic. Światełek, a są światełka, kierunki są, światła nie ma, świateł nie ma. Pasy możemy zapiąć tak, żeby nam dodatkowo nie spadło. Na X mamy wybór auto załadowania, autoładunku. Okej, nazwijmy to na polski autoładunek. Zetem wybieramy, no jak widzicie jest napisane po chyba węgiersku, także no dokładnie wam tu nie przetłumaczę co akurat jest, ale a jak bardzo was ciekawi to jak najbardziej możecie sobie wklepać w translatora i sprawdzić, ale na bank was zapewniam, że zbiera belki okrągłe, kwadratowe, kostki kwadratowe, a zbiera te takie beczki tysiączki z nawozem. No i inne te worki oryginalne z nasionami, które możemy używać. Lecimy dalej, przedostatnim sprzętem dzisiaj jest Sipma RB1200 Kruk, czyli sprzęt do hodowli zwierząt. Gdzie tu mamy hodowlę zwierząt? Halo, zwierzęta są. Lizard akurat, no nie wiem czemu akurat nie pokazało loga Sipmy. 70 koni zapotrzebowania mocy i jest to ścielarka, także na małe polskie gospodarstwo jak najbardziej się przyda. Jedna belka, jak widzicie, jest napisane, że się mieści. A funkcji w sklepie nie ma. No i przy okazji na szybkości beczkowóz, beczka na wodę. Z tego co widzę, 6000 litrów pojemności. Od razu dwie maszynki sobie sprawdziliśmy. Jak to wygląda i co to ma? X. Otwieramy drzwi z tyłu, żeby sobie tutaj belkę okrągłą załadować. Albo myślę, że prostokątną też jak najbardziej byśmy tutaj zmieścili. Z tego co widzę jest tylko funkcja wyrzutu na prawą stronę, nie możemy tego zmienić na lewo, nie ma żadnej opcji.
Pod myszką też nic nie jest przypisane, żeby sterować. Także tylko tyle światełek, nic takiego tutaj nie ma. Także tylko do pracy na gospodarstwie. No i beczkowóz, beczka na wodę. Właściwie nie beczkowóz, tylko beczka na wodę. Czy funkcje posiada jakieś kierunki, światła? I w sumie to tyle. Także szybki odcinek, 7 modyfikacji. Jak najbardziej myślę, że coś Wam się z dzisiejszego odcinka spodobało. Łapkę zostawcie, subskrypcję, komentarz, dzwoneczek. No i widzimy się w następnym odcinku. Tyle ode mnie dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.